Moc korzyści Forda. Ford Fiesta w ofercie Ford Multi Opcje od 331 zł miesięcznie. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77 409 1250. www.bustan.pl. Niedziela 31 lipca, Marcin Miłkowski. Witam i zapraszam na wiadomości. A w wiadomościach zobaczymy. Minister chwali, ale zauważa nierówne traktowanie wnioskodawców. To, co może pewnie zastanawiać, to jest kwestia związana z tym, czy bonu nie wypłacać osobom, które są aktywne zawodowo, ale w każdej formie, a nie tylko i wyłącznie na podstawie zatrudnienia etatowego, no bo oczywiście może to prowadzić do takiej sytuacji, że nie ze swojej winy rodzic, który nie dostanie etatu, nie otrzyma w tym momencie bonu. Tomasz Hankus pokonał w sądzie prezesa sądu. Sąd administracyjny w Opolu jednoznacznie stwierdził, że wyroki są informacją publiczną i ta sprawa była od początku jasna i klarowna. Nyski bon wychowawczy miał być wielkim sukcesem burmistrza Nysy Kordiana Kolbiarza. Niektórzy mówią, że przepustką do wielkiej kariery w Warszawie. Burmistrz za punkt honoru postawił sobie, by wyprzedzić bon rządowy. Udało się, jednak nie bez potknięć. Kryteria przyznawania świadczenia trzeba było poprawiać, a w międzyczasie sprawa ukrywania długów wobec gminy trafiła do prokuratury. Dziś mamy kolejną odsłonę niskiego bonu. Podczas wizyty wiceministra pracy i polityki społecznej Bartosza Marczuka dziennikarze zadawali nie tylko łatwe pytania. Niski bon jest sprawdzany przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Czy Pana zdaniem są podstawy, żeby kwestionować podstawy prawne uchwały samorządowej? Nie wydaje mi się, żeby były jakiekolwiek podstawy do kwestionowania. Wiceminister oświadczył, że jest spokojny o los skargi, jaką do wojewody opolskiego skierował Rzecznik Praw Obywatelskich, co oznacza ni mniej, ni więcej to, że Prawo i Sprawiedliwość popiera działania prorodzinne samorządów. My tutaj z tej naszej perspektywy warszawskiej oczywiście bardzo, bardzo doceniamy te samorządy, te gminy, które decydują się na prowadzenie tej polityki rodzinnej na swoim własnym podwórku. I nie wchodzi w szczegóły co do kryteriów, ponieważ o zgodności z prawem uchwały zdecydują nie politycy, lecz sąd. Znaczy, ja oceniam to z perspektywy rzeczywiście tutaj szerszej perspektywy, niejako lasu, a nie oceny poszczególnych drzew. Wiem, że lokalnie jest dyskusja dotycząca tego, jakie są kryteria doboru tych osób. Jedyne zalecenie, jakie delikatnie zasugerował minister Marczuk, to by nie kategoryzować rodzin ze względu na formę zatrudnienia. To, co może pewnie zastanawiać, to jest kwestia związana z tym, czy bonu nie wypłacać osobom, które są aktywne zawodowo, ale w każdej formie, a nie tylko i wyłącznie na podstawie zatrudnienia etatowego, no bo oczywiście może to prowadzić do takiej sytuacji, że nie ze swojej winy rodzic, który nie dostanie etatu, nie otrzyma w tym momencie bonu. I tutaj zdanie wiceministra jest takie samo jak jednego z twórców idei niskiego bonu, Mariusza Nasiborskiego. Jeżeli mówimy, że masz nie być bezrobotnym i masz nie korzystać z pomocy państwa, to nie powinniśmy stawiać kryterium dotyczące formy zatrudnienia, bo tu często ludzie nie są winni, mogą być bardzo dobrymi pracownikami. Jednak burmistrz stoi twardo na stanowisku, że bon jest wyłącznie dla pracujących na etatach. Zapewniliśmy dostęp do bonu wszystkim, którzy spełniają definicję pierwszeństwa. Problem nie jest jedynie teoretycznym sporem prawników, ponieważ właśnie w dniu wizyty ministra burmistrz Kordian Kolbiarz odmówił przyznania bonu sześciu rodzinom, które nie mogły się wylegitymować umowami o pracę.
Ale dlaczego wykluczyliście te, które nie spełniają, mimo że było tylko 6? Zapewniliśmy dostęp do bonu wszystkim, którzy są w definicji pierwszeństwa, natomiast nikogo nie wykluczyliśmy. W założeniu bon dotyczył pierwszej kolejności tych właśnie osób, które spełniają kryteria. Panie burmistrzu, ale ta decyzja przesunięcia takiej dokładnie kwoty, milion ileś tam tysięcy złotych, spowodowała, że te 6 rodzin, dla tych 6 rodzin zabrakło pieniędzy. O to pytam. Mówimy o całościowej polityce bonu, a nie o poszczególnych przypadkach jednostkowych i będę się powtarzał. Sprawa jest o tyle kontrowersyjna, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej pieniądze na świadczenie również dla tych 6 rodzin były zabezpieczone w budżecie. W puli bonu pozostało bowiem ponad 1 000 000 złotych niewykorzystanych. Jednak burmistrz przekonał koalicję, by przesunąć te pieniądze na inny cel. No jeżeli tak było, to pytanie należy skierować do burmistrza. Radni mieli informację, że środki, które zostaną na paragrafie, wystarczą na zapłatę świadczenia do końca roku i zgodnie z taką informacją podjęliśmy decyzję o przeniesieniu tych środków. Jak widać, Rada nie była świadoma, że kwota przesunięcia jest uszyta na miarę i pieniędzy wystarczy tylko dla wnioskodawców z pierwszej kategorii. Czy ta druga kategoria została stworzona tylko po to, że jeżeli będziemy wiedzieli, że starczy nam pieniędzy z tej pierwszej puli, prawda, czyli osoby, które spełniały te wymogi formalne dotyczące pozyskania bonów, jeżeli by pieniądze nam rzeczywiście pozostały, będziemy mogli wypłacać tej drugiej grupie świadczenia. To, co powiedział nam radny Bogdanowski, jest dosyć zaskakujące, ponieważ kiedy umawialiśmy się na rozmowę, nie miał jeszcze pojęcia o tym, że doszło do wykluczenia rodzin z drugiej kategorii wniosków, więc na sesji 1 lipca tak naprawdę nie wiedział, nad czym głosował, ale dziś już wie. Ale te pieniądze pozostały, pozostało ponad 1 000 000, a mimo to całość została przesunięta. Dlaczego? Już odpowiadam. Z tego powodu, że rzeczywiście zostało nam ponad 1 000 000 złotych, które mogliśmy wykorzystać do bonów, jednak decyzją Rady było to, że dokładnie te 1 050 000 złotych przekazujemy na tworzenie miejsc pracy, czyli na stworzenie centrum mandatowego. Dlaczego to jest tak ważne? Otóż rozszerzenie kryteriów na osoby aktywne zawodowo, ale bez umów o pracę, nastąpiło po interwencji wojewody opolskiego. Na dzień dzisiejszy jestem cały czas w kontakcie z urzędem gminy w Nysie. Myśmy nasze wątpliwości przedstawili dla pana burmistrza, dla Rady Miejskiej. Mam nadzieję, że zostanie to wszystko w najbliższym czasie już tak unormowane, że te kryteria, które będą w uchwale Rady Miejskiej w Nysie, spełnią oczekiwania pod kątem prawnym, że nie będą kogoś wyróżniać bądź kogoś dyskryminować. Czyli rozumiem, że w tym momencie kryteria nie są zgodne z prawem. Nie są zgodne. Pracujemy, aby były zgodne z prawem. Czyli one do końca nie odpowiadają polskim przepisom prawnym. Po prostu są dopracowane, doprecyzowane. Ale tego radny Bogdanowski już nie był świadomy, więc faktycznie nie wiedział również, nad czym głosował w marcu i po co były te korekty. Ja bym się na pewno nie odniósł do tego, co pan tutaj powiedział, że w jaki sposób pan wojewoda, prawda, naraz zmuszał. Ja po pierwsze przy tych rozmowach nie uczestniczę. Po reakcji wojewody burmistrz musiał zmienić kryteria, jednak jak widać zgodnie z powiedzeniem sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie, Kordian Kolbiarz i tak postawił na swoim, wykluczając rodziny z rozszerzonych kryteriów innym sposobem. Czyli ta zmiana to było takie szycie na miarę. 30 do 30 wpływały wnioski, policzyliście ile trzeba pieniędzy i przesunęliście całą resztę, żeby te 6 rodzin wykluczyć. Zapewniliśmy. Czy to miało sens, żeby dla 6 rodzin robić to? Zapewniliśmy dostęp do bonu wszystkim, którzy spełniają definicję pierwszeństwa. Radny Bogdanowski wyjaśnił nam, co stało za podjęciem takich decyzji. Tutaj nie możemy spoglądać na kategorię tylko 6 osób, bo to jest błędne całkowicie rozumienie. Rzeczywiście 6 wniosków wpłynęło do Urzędu Miasta, przepraszam za sformułowanie z tej drugiej kategorii, bo myślę, że to nie jest zbyt trafne określenie. My musimy spojrzeć, że to nie jest 6 osób. To jest zdecydowanie więcej osób, które mogły się ubiegać o bon, jednak się po prostu nie ubiegały, bo doskonale wiedziały, że powiedzmy tutaj, moglibyśmy powiedzieć, one tego bonu stricte nie otrzymają, więc... To stwierdzenie zaskoczyło nie tylko dziennikarza, ale także radnego Wojta Sika. No ja pierwszy raz słyszę o tym, jestem bardzo zaskoczony, że był taki komunikat i gdzieś tam po cichu podszeptywali, bo to oznacza, że ten drugi nabór był oszustwem i robiono coś na niby i tak naprawdę zażartowano z ludzi, którzy mieli nadzieję na wymierną pomoc finansową dla swoich rodzin.
Zapytaliśmy, czy radny Bogdanowski ma wiedzę o tym, żeby gmina informowała, że osoby z drugiej kategorii i tak nie będą miały szans. Czy to nie chodziło, że może samorządu, ale no w takich dyskusjach te osoby, powiem tak, nawet w takich prywatnych rozmowach rzeczywiście wiele osób samo odczytywało to, że jeżeli mamy, cały czas trzymamy się tych słów kategorię, prawda, pierwszą i drugą, że ktoś, kto jest z pierwszej kategorii, rzeczywiście te bony otrzyma, osoby, które kwalifikują się do tej drugiej kategorii, no zobaczymy, prawda, co tak naprawdę się będzie działo. Sprawa jest skomplikowana, więc uporządkujmy fakty. Wojewoda w styczniu nakazał dostosować kryteria bonu do przepisów prawa. Rada zrobiła to, jednak wprowadziła kategorię pierwszeństwa. Decyzje w sprawie 6 rodzin z drugiej kategorii zostały celowo opóźnione, by po ostatnim w tym roku naborze wniosków, którego termin upłynął 10 czerwca, na sesji 1 lipca przesunąć środki z bonu tak, żeby zabrakło pieniędzy. Zatem wilk pozostał syty i owca cała. Wojewoda jest zadowolony, że na papierze uchwała została poprawiona. Burmistrz także postawił na swoim, bo postarał się, aby niechciane zapisy uchwały pozostały martwe i faktycznie zablokował dostęp do bonu rodzinom, którym pieniądze formalnie się należały. Koalicja ma jednak racjonalne uzasadnienie. To znaczy tak, ja nie będę tutaj oczywiście komentował, czy Urząd Miasta specjalnie to zrobił, czy nie, tylko odniosę się rzeczywiście do faktów, które zaistniały. Rzeczywiście 1 lipca podczas sesji dokładnie 1 118 000 zł zostało zdjętych właśnie z bonów i dokładnie, z tego co pamiętam, 1 050 000 zł zostało przekierowanych właśnie na tworzenie miejsc pracy. Choć dziś nie wszyscy są zgodni co do tego, że mieli świadomość, jakie to będzie miało konsekwencje. Dostaliśmy informację, że środki, które pozostaną na paragrafie, wystarczą na wypłatę świadczeń do końca 2016 roku i nie będzie trzeba w listopadzie, w grudniu przesuwać środków, żeby zaspokoić oczekiwania naszych rodzin. Jednak środki z bonu wychowawczego to nie był jedyny milion, jaki można było przesunąć na centrum mandatowe. No Nysa nie jest tak dużym miastem i wątpię w ogóle w powodzenie tego przedsięwzięcia, jakim jest budowa loży VIP, która kosztuje 1 000 000 zł, tak? I też została, te pieniądze zostały przed sesją wrzucone na szybko, żeby radni uchwalili i podnieśli wydatki na halę. No a z drugiej strony brakuje pieniędzy na wiele. Czy nie obawia się pan, że te rodziny wystąpią do sądu administracyjnego i wygrają z gminą? Wystąpić oczywiście mogą, to jest takie prawo tych rodzin, natomiast moim zdaniem nie wygrają, ale wszystko w rękach sądu. Burmistrz jest spokojny i pewny swego, ale po przypadku Tomasza Hankusa i strefy parkingowej trudno uznać, że większy zawsze ma rację. Na zakończenie informujemy, że z naszą redakcją skontaktował się prawnik, który uważa, że gmina Nysa, wykluczając rodziny z drugiej kategorii, złamała prawo i zaoferował pomoc w napisaniu skargi do sądu administracyjnego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Przypominamy, że ta pomoc prawna jest całkowicie bezpłatna. W kolejnym materiale będzie znowu mowa o Tomaszu Hankusie. Tym razem sprawa nie dotyczy strefy parkingowej, lecz informacji publicznej. Pan Tomasz odniósł kolejne zwycięstwo w walce o przestrzeganie prawa. Tym razem nie była to gmina. Pokonał w sądzie prezesa Sądu Rejonowego w Opolu, Huberta Frankowskiego. W lutym bieżącego roku Tomasz Hankus był świadkiem łamania przepisów ruchu drogowego przez strażników miejskich w Opolu. Zdarzenie zostało zarejestrowane kamerą i trafiło na policję. Strażnicy zostali ukarani, ale kiedy Tomasz Hankus zwrócił się do Sądu Rejonowego w Opolu o udostępnienie odpisu wyroku, otrzymał odmowę. Prezes sądu w Opolu stwierdził, że wyrok ten nie stanowi informacji publicznej i odmówił jego wydania. Prezes sądu rejonowego odmówił mi udzielenia tej informacji, gdyż uznał to za sprawę prywatną i sprawa prywatna nie dotyczy informacji publicznej. Wtedy Tomasz Hankus złożył wniosek do sądu administracyjnego w Opolu o ukaranie prezesa sądu za bezczynność. Sąd administracyjny przyznał rację mieszkańcowi. Sąd administracyjny w Opolu jednoznacznie stwierdził, że wyroki są informacją publiczną i ta sprawa była od początku jasna i klarowna i stwierdził dodatkowo, że prezes sądu najwyraźniej zapomniał o przepisie ustawy o dostępie do informacji publicznej, że wyroki sądu są informacją publiczną.
Błędna opinia prezesa Sądu Rejonowego w Opolu kosztowała podatników 200 zł plus koszt wynajęcia kancelarii radcy prawnego, aby walczyć ze zwykłym obywatelem, napisał na swoim facebookowym profilu pan Tomasz Hankus. No, po pierwsze, sąd stwierdził, że organ pozostał jednak w bezczynności, nie tak jak sąd stwierdził. Po drugie, dostał grzywnę w wysokości 100 zł. Po trzecie, kolejne 100 zł jest zobowiązany zwrócić mi jako skarżącemu z tytułu kosztów postępowania sądowego. Znaczy ja do końca nie jestem pewny, ale mi się wydaje, że to organ jako organ, czyli my podatnicy to zapłacimy. Sprawa nadal nie została zakończona, bowiem Tomasz Hankus wystąpił o udostępnienie umowy pomiędzy Sądem Rejonowym w Opolu a Kancelarią Radcy Prawnego Krzysztofa Kamińskiego, która prowadzi obsługę prawną sądu. Po raz kolejny prezes sądu Hubert Frankowski odmówił udostępnienia informacji publicznej, więc sprawa ponownie powędrowała do sądu. Żyjemy w kraju, w którym teoretycznie mamy dostęp do informacji publicznej. Ale nie tylko sądy, organy, różne organy państwowe nie chcą udostępniać tej informacji, która teoretycznie powinna być udostępniona. Aż chciałoby się powiedzieć, mądry uczy się na cudzych błędach, zwykły Polak na własnych, a prezes sądu w Opolu opiera się nawet i temu. Na druki i hafty, na odzieży. Chcesz logo firmowe, grafikę, zdjęcia? Przyjdź do nas. Tomat Timp. Usługi dla firm i osób prywatnych. Nysa Podzamcze. Telefon 666 818 199. A w wiadomościach jeszcze przed nami. Pokemony w Nysie sprzyjają zawieraniu znajomości. Wychodzimy na miasto około 12 rano. Tak chodzimy po mieście 4,5 godziny. Wracamy do domu, żeby coś zjeść, odpocząć chwilę, żeby podładować telefony. Potem około godziny 18 wracamy z powrotem. I tak gdzieś tak do godziny 23 chodzimy, zbieramy. Rządowy program Bezpłatne konto dla każdego. W kilku bankach możemy znaleźć jeszcze darmowe konto, konto za prowadzenie którego nie będziemy ponosili żadnych opłat. Jednak w większości instytucji opłata za prowadzenie konta zostanie zniesiona po spełnieniu pewnych określonych warunków. Pokemony pojawiły się w latach 90. i zdobyły ogromną popularność. Wtedy zbierało się ich obrazki, wyszukując je na przykład w torebkach z chipsami. W tym roku nastąpił wielki comeback bajkowych stworków, tym razem w postaci mobilnej gry korzystającej z rzeczywistości rozszerzonej. Jest to połączenie świata rzeczywistego z realiami gry. Inwazja wirtualnych postaci rozpoczęła się zaledwie kilkanaście tygodni temu, ale błyskawicznie podbiła cały świat. Obecnie jest to jedna z najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu, również w naszym mieście. Wychodzimy na miasto około 12 rano. Tak chodzimy po mieście 4,5 godziny. Wracamy do domu, żeby coś zjeść, odpocząć chwilę, żeby podładować telefony. Potem około godziny 18 wracamy z powrotem. I tak gdzieś tak do godziny 23 chodzimy, zbieramy. No i się nabija około 20 km. Wystarczy mieć smartfona, czyli gra jest ogólnodostępna. Ściągamy aplikację, skanujemy otoczenie i stajemy się łowcą. Po osiągnięciu 5. poziomu doświadczenia w grze możemy rozpocząć pojedynki na arenach. Stajemy się zaawansowanym graczem dążącym do mistrzostwa. Mam w tym momencie 220, a ogólnie złapanych ponad 600. Jak długo się tym zajmujesz? 2 tygodnie. Tak, niezły wynik. Tak, no ale z kolegą dziennie robimy po około 20-30 km, chodząc sobie po mieście. W parku Paderewskiego w Nysie codziennie można zobaczyć grupy młodzieży na pokepikniku. Powstają całe lokalne społeczności graczy. Mamy też grupę na Facebooku, Valornysa. Team Valor jest najlepszy. No i mamy kontakt z innymi członkami grupy i po prostu umawiamy się na jakieś spotkania, żeby zwiększać poziomy wież. Łapanie pokemonów można uprawiać głównie w miastach, więc entuzjaści mieszkający na wsi muszą dojeżdżać. Ja jestem ze wsi, to my przyjechaliśmy tutaj, także u nas nie ma pokemonów. Znaczy... Przyjechaliśmy 15 km, żeby sobie pograć. Chociaż początkowo internet zalała fala krytyki łowców pokemonów, wiele osób dostrzega pozytywne strony w tym zajęciu. Chodzi o to, żeby wyjść i troszkę sobie pochodzić po mieście, pozwiedzać. Jakieś zabytki pooglądać,
I ogólnie łączy ludzi, bo jest kontakt z innymi ludźmi. No tak, my poznajemy dużo ludzi przez to, że wychodzimy i tam na przykład jak gramy, przechodzimy gdzieś i ktoś widzimy, że też gra, to jest tak, że porozmawiamy często, tutaj gdzieś siądziemy, połapiemy z innymi ludźmi Pokemony i... Z całą pewnością, aby grać, trzeba wyjść z domu i spędzić kilka godzin na świeżym powietrzu. Bo w domu się nie siedzi, się wychodzi na świeże powietrze. No i z całą pewnością Pokémon Go to świetna okazja do poznania nowych ludzi. Kilkanaście osób naprawdę takich super poznałem. Właśnie dzięki grze. Wydaje się, że dla wielu to właśnie zajęcie stanie się najpopularniejszą formą rozrywki w te wakacje. Jak wcześniej chodziłem po mieście, to bardzo mało osób można było spotkać i tam na przykład w parku teraz siedzi po 20 osób nieraz, teraz sobie na przykład kocyk rozłożyli i po prostu sobie leżą. I różne w wieku, tam od 10 do nawet 30 lat, nawet rodziny chodzą, więc naprawdę świetna sprawa. Popularność aplikacji Pokémon Go dawno przerosła oczekiwania jej twórców. Jest popularniejsza nawet od Facebooka. Ciekawe, co będzie, jak skończą się wakacje, czy pokefani nadal będą przemierzać ulice miast, czy wrócą do starych przyzwyczajeń i zaczną się przerzucać newsami na portalach społecznościowych. Finans polecany są. Bezpłatne konto w banku dla każdego? Rząd chce, aby każdy Polak miał rachunek bankowy, a wraz z nim możliwość dokonania 15 bezpłatnych transakcji miesięcznie. Jednak czy wprowadzenie nowej regulacji ma sens, skoro już teraz banki oferują darmowe rachunki? W kilku bankach możemy znaleźć jeszcze darmowe konto za prowadzenie którego nie będziemy ponosili żadnych opłat. Jednak w większości instytucji opłata za prowadzenie konta zostanie zniesiona po spełnieniu pewnych określonych warunków. Najczęściej jest to stałe zasilanie tego konta określoną kwotą, na przykład 2-3 tysięcy złotych. Często bank zwalnia nas również z opłaty za prowadzenie konto, jeżeli skorzystamy z karty kredytowej, która może być płatna, tu musimy o tym też pamiętać, albo będą inne warunki zwolnienia z opłaty za kartę kredytową, czy w sytuacji, kiedy korzystamy z innych produktów bankowych, więc tutaj często to są transakcje wiązane i za prowadzenie konta nie płacimy zbyt wiele, bądź nic nie płacimy, ale gdzieś będziemy musieli zapłacić w innym przypadku. Musimy wzajemnie sprawdzać, jakie czynności zwalniają nas z opłat. Musimy przede wszystkim sprawdzać, jaki jest okres rozliczeniowy, jeżeli mówimy na przykład o regularnym zasilaniu konta, bo często jesteśmy informowani, jesteśmy przekonani, że musimy tej transakcji dokonać raz w miesiącu w okresie rozliczeniowym, więc tutaj sprawdźmy, jaki to jest ten okres rozliczeniowy, czy to jest od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, czy jest to na przykład od 16 do 15 dnia kolejnego miesiąca, również w przypadku określonej liczby transakcji bezgotówkowych, do jakich jesteśmy zobowiązani do wykonania tych transakcji, też sprawdźmy, czy to zawsze jest miesiąc kalendarzowy, czy jest to jakiś inny okres, jest to inne 30 dni, nie zawsze liczone od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, bo tutaj rzeczywiście można się zdziwić, jeżeli bank policzy nam opłatę za prowadzenie konta, czy za kartę kredytową, kartę debetową, ponieważ nie doczytaliśmy, nie wiemy, że ten okres rozliczeniowy to nie jest miesiąc kalendarzowy, tylko inny okres. Kursy językowe, przedmaturalne i korepetycje. W Centrum Edukacyjnym Uniwersum oferujemy zajęcia indywidualnie i w grupach. Uczymy wszystkich przedmiotów maturalnych. Uniwersum, wejdź na edunysa.pl. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszamy już w najbliższy czwartek. Do zobaczenia.